Dwa skiny za 0 zł są już oficjalnie w Fortnite i możesz je zdobyć tylko przez 3 godziny. Dzisiaj w Fortnite w nowym evencie powiem Ci krok po kroku, jak możesz je odebrać i każdy ma to szansę zrobić wraz z gwarantowaną nagrodą, a tego powiem Ci również, jak odebrać darmowe przedmioty za oglądanie streamów na Twitchu z Fortnite'a, które są sekretnymi prezentami i na bank o tym nie wiesz, a gwarantuję Ci, że jeśli obejrzysz ten odcinek, to to wszystko sobie zgarniesz. Powiem Ci, jakie skiny powrócą do sklepu Fortnite, ale szybki konkurs na 1000 V-dolców. Chcesz wygrać darmowego skina? Żeby się zapisać, zobacz tylko, czy nie wygasz Ci kod Kam w sklepie, to obowiązkowe, subik, łapka w górę, follow na Instagramie SayCamster, link w opisie, komentarz pod wczorajszym filmem swoim nickiem z Instagrama, a wyniki na Twitchu, gdzie codzienne streamy, link w opisie, a my lecimy. Pierwsze, co najważniejsze, sekretne Twitch dropy są już oficjalnie w Fortnite, jest to totalnie nowy event z nagrodami w 100% darmowymi i Ty też możesz je już dzisiaj zdobyć. Event ruszył dokładnie teraz i w Polsce chyba jeszcze nikt totalnie o tym nie wie i możesz być pierwszą osobą, która sobie to zgarnie, generalnie co trzeba zrobić i jak to działa. Nagrody są dla wszystkich gwarantowane i są to nagrody za oglądanie streamów na Twitchu, jak to dokładnie działa, są to nowe rzeczy. Z kolaboracji ze Star Warsami każdy gracz może za oglądanie streamów zdobyć sobie takie przedmioty. No jest to mega fajne, bo event ruszył dosłownie parę godzin temu, a jak można to odebrać? Wystarczy, że wbierz na kanał, który ma te dropy i ma włączonego streama. Ja oczywiście te dropy mam, bo już sobie to ogarnąłem i będzie mogli mnie zdobyć, więc co trzeba zrobić? Wbierz sobie na link w opisie na Twitcha, czyli na mój kanał, gdzie streamuję Fortnite'a i dzisiaj wieczorem odpalimy sobie tam streama. Ty jedyne co musisz zrobić, żeby zdobyć te darmowe przedmioty, musisz być jak najdłużej na moim streamie i podczas tego streama będziesz miał takie okienko, jeśli klikniesz sobie emotkę rozszerzenia Fortnite'a na streamie ekranu, następnie logujesz się tam swoim kontem Fortnite'a, łączysz sobie konto i podczas mojego streama będą wyskakiwały Ci specjalne przedmioty, które będziesz dodawał do tej interaktywnej minigierki na Twitchu, czyli odbierania po prostu tych dropów, czyli za spędzony czas po prostu będziesz otrzymywał przedmioty, które potem będziesz wymieniał na specjalne rzeczy do Fortnite'a. Jest to w 100% legalne, bo jest to oficjalny event Epic Games i mało kto o tym wie, potwierdzi to również wszyscy likerzy i takie dropy tylko widziałem na razie na zagranicznych streamach i nie mam pojęcia, czy w Polsce ktoś jeszcze będzie je miał, ale codziennie będę dla Was streamował Fortnite'a wieczorami i na moim Discordzie będę Wam dawał info, też link w opisie, jak będę odpalał live'a i wtedy wystarczy, że będziesz na tym streamie, połączysz sobie konto dokładnie z Twitchem i po prostu będziesz siedział na moim streamie na Twitchu, no i będziesz te rzeczy wszystkie otrzymywał. Warto sobie to zrobić, bo są one podobno giga proste, a tych rzeczy nigdy inaczej nie zdobędziesz, a jest to 100% darmowe. Kolejna rzecz, jaka jest mega ważna, po wczorajszym update'cie dostaliśmy nowe rzeczy, które wrócą do sklepu Fortnite i które zostały zaupdate'owane wśród skinów. I teraz zapytasz, Kamstar, a co z Kratosem i Lewiatanem? I co ciekawe, Kratos i Lewiatan został ponownie zaktualizowany. Epic Games dosłownie robi sobie chyba z nas żarty. No i wszyscy likerzy znowu wrzucili informację, że Epic znowu zaupdate'ował właśnie Kratosa i Lewiatana i że dalej może on powrócić każdego dnia. W skrócie, po wczorajszym update'cie Kratos i Lewiatan dalej ma update sklepu. No i jest on po prostu jeszcze bardziej zaupdate'owany niż ostatnio. Jest to czwarty update w około jakoś lekko ponad miesiąc, więc jest to mega dziwne, no ale likerzy dalej twierdzą, że ten skin jak najbardziej powróci i z kodem KAMSTAR2 będziesz mógł go kupić. W skrócie, Lewiatan dalej znajduje się w API sklepu i może on być codziennie, każdego dnia. Wszystko leży tylko od tego, czy Epic Games wrzuci go do sklepu, ale wszystko jest w 100% gotowe. Co również ważne, ceny kilofów i przedmiotów Kratosa nie zmieniły się, co oznacza, że za kilof zapłacisz około 1000 V-dolców, za Kratosa 1500 V-dolców, 800 V-dolców za lotnie, a cały zestaw będzie kosztował 2200 V-dolców. I jak tylko te rzeczy wejdą, robimy sobie na to mega konkurs, więc napiszcie w komentarzach, kto by chciał Lewiatana. No i oczywiście, czy macie kod KAMSTAR2 w Fortnite. Kolejne rzeczy, które pojawią się po nowym update'cie i są to rzeczy, które wrzucił Shina i chyba Hypex, czyli jedni z najlepszych klikerów. Są to mega duże kolaboracje, które wejdą do Fortnite'a. Pierwszy skin, który się pojawi z Marvela, jest to dosyć ciekawy nowy skin, bo jest to skin Lokiego wraz z nową kolaboracją. On będzie dopiero około 18-19 maja, z tego co wrzucił Hypex. I pamiętajcie, że te daty mogą się lekko zmienić, ale podam Ci teraz jak najwięcej skinów i jak najwięcej dat, które powinny nam się sprawdzić, ale pamiętajcie, że Epic może dalej to zmienić, ale większość nam się raczej sprawdzi. Poza Lokim, który będzie 18-19 maja wraz z nową kolaboracją z Marvelem, również mogą wejść inne skiny Marvela. Następnie trafi do gry Wu-Tang, czyli kolaboracja muzyczna, która często się pojawia w Fortnite około 10 maja. Następnie stare rzeczy FNCS pojawią się w okolicy 15 bądź 16 maja i będą to pewnie rzeczy takie jak gra FNCS i nieśmiertelność albo nieskończoność, czyli stare skin 2023 FNCS. Następnie będą to piłkary, które pojawią się między 16 a 18 maja. Następnie będzie to Wiedźmin, który ma wejść podobno między 16 a 17 maja. Kolaboracja John Wicka, której też dosyć dawno już nie było, bo ponad 100 dni temu.
która będzie około 19-20 maja, następnie The Walking Dead 20-21 maja, Żółwie Ninja i Lewis Hamilton na zakończenie tego sezonu, bo sezon zakończy się 24 maja i wtedy rozpoczniemy nowy sezon. Dalej pamiętajmy, że w plikach gry, jak i API sklepu znajdziemy takie rzeczy jak na przykład cały staw J Balvina, tego OG za 2000 V-dolców, czy J Balvina Redux, który też powinien trafić do Fortnite'a, a do tego oczywiście cały staw Bruno Marsa, który dalej nie trafił do sklepu Fortnite i też powinien się on niedługo pojawić, no bo jest on zupdate'owany, a jest to jeden z najczęstszych skinów muzycznych, bo jest on w sumie zaraz po Travisie, no i oczywiście Majorze Lazerze, trzecim najczęstszym skinem z serii Icon, więc jest naprawdę grubo. Kolejne dwie rzeczy, jakie możesz zdobyć, są to skiny, czyli główny temat dzisiejszego odcinka, dokładnie dzisiaj każdy gracz ma szansę zdobyć dwa skiny za 0 zł, czyli w sumie za darmo. Jak to można zdobyć i o co dokładnie chodzi, również dodam Ci, że jest tu gwarantowana oczywiście nagroda, więc za sam udział również możesz sobie zgarnąć fajne nagrody. Cały event potrwa dokładnie dzisiaj wieczorem, około 3 godziny i Ty też możesz sobie wziąć w nim udział, bo nie ma tu żadnych specjalnych wymagań. Skiny, które możesz zdobyć, są to dwa skiny. Pierwszy jest to Kyra, która jest w takim specjalnym, fajnym, niebieskim stylu. Jest to Kyra FNCS. Drugi skin jest to Nieskończoność, czyli kolejny skin z wersji FNCS, który był właśnie w poprzednim roku i te skiny ogólnie są dosyć ekskluzywne i dosyć rzadkie, więc fajnie, będzie sobie je zdobyć. Co mnie trzeba zrobić? Dokładnie o 19 dzisiaj musisz wbić sobie na gierkę i będziesz miał tam specjalny tryb w wyborze trybów, będzie to specjalny turniej FNCS Community Cup, który odbędzie się dokładnie dzisiaj o godzinie 19 i potrwa do godziny 22. Masz dokładnie tam 10 gier na zagranie i każdy gracz może spróbować swojego szczęścia, no i po prostu zagrać turniej. Jest to oczywiście turniej i musisz zdobyć top 1300 drużyn i jest to po prostu turniej duo. Jeśli uda Ci się wygrać tego skina, to oczywiście dostajesz pakiet tych dwóch przedmiotów od razu na swoje konto, więc nie będziesz musiał ich kupować. I również ciekawostką jest to, że jeśli wbiłbyś 8 punktów na tym turnieju, co zrobi każdy gracz, bo za średnio jedną gierkę możesz wbić nawet kilkadziesiąt punktów, dostajesz gwarantowany ekran wczytywania, więc zawsze jest to jakaś fajna nagroda, a same skiny naprawdę warto się zainteresować, bo turnieje są zrobione tak, że można je wygrać nawet nie robiąc jednego killa na same kampienie, bo placement po prostu, czyli zajmowanie dobrego miejsca w meczach, daje Ci najwięcej punktów i kile nawet nie są aż tak opłacalne. I tak od siebie dodam, że ja wygrałem praktycznie wszystkie skiny w turniejach, jakie były w Fortnite i wcale nie jest to takie ciężkie, jak się wydaje. Kolejna ciekawostka, trik z ekipą dalej działa, jeśli ktoś chce sobie zgarnąć dokładnie karnet na nowy sezon, 1000 V-dolców, 950 V-dolców do tego zwrotu za obecny karnet, albo karnet na obecny sezon, do tego dwa skiny za około 40 zł, to wszystko, to zobaczcie sobie dokładnie poprzedni film, czyli wczorajszy, w którym tłumaczyłem, jak zrobić sobie już trik z nową ekipą Fortnite i ona faktycznie już działa i można to wszystko sobie odbierać. Jest to najbardziej opłacalny trik, o którym dużo graczy nie wie i koniecznie sobie to zobaczcie, szczególnie, że również podobno jeden z leakerów zlikował i to był chyba Hypex, że bardzo możliwe, że ekipy Fortnite będą miały jeszcze więcej specjalnych przywilejów. Z tego, co on wrzucił informację, Epic Games podobno myśli nad tym, żeby wszystkie karnety dodatkowe, tak jak na przykład karnet festiwalu muzycznego, Rocket Racing czy na przykład Lego Fortnite, były również zawarte no właśnie w tych ekipach Fortnite, więc jest szansa na to, że ekipy Fortnite będą jeszcze mocniejsze. A Ty pamiętaj, subi kłapka w górę, kod KAMSA2, zapisuj się do naszego konkursu i wbijaj dzisiaj na Twitcha do mnie na link w opisie, odebrać te Twitch dropy. Widzimy się na live, cześć!